Hej. Dzisiaj powiem parę słów odnośnie trzymania kostki, piórka. Uwaga. Najważniejsza rzecz, od jakiej zacznę mój wykład na Wydziale Muzyki Metalowej, jeśli chodzi o temat trzymanie kostki, to jest to, żeby kostka nie wypadała podczas grania. Oczywiście nie do końca, tak? Ponieważ chodzi o to, żeby też poza wypadnięciem, żeby coś zagrać. A nie tylko, żeby tą kostkę trzymać. Czyli na razie pokażę wam na kinie. Głównie chodzi o to, żeby kostka, piórko, było, jakby to pokazać, trzymane mniej więcej prostopadle do strun i do gryfu. Czyli na przykład mamy tą kostkę, o, mam nadzieję, że w miarę to widać, spróbuję się przytrzymać jakoś o coś takiego. O, czyli jeśli uderzamy w strunę kosteczką, najlepiej, żeby ona była ułożona w miarę równo, albo można powiedzieć równolegle do samej struny. Prostopadle do korpusu, ale też równolegle do samej struny. Bo jeśli uderzamy naprzemiennie, to chodzi o to, żeby ruch w dół, jak i w górę był mniej więcej taki sam. Taki sam, można powiedzieć, taka sama odległość, żeby była. Chodzi o to również w trzymaniu kostki, żeby sama ta kostka, samą kostkę uderzać czubkiem. Niektórzy trzymają tak, tylko że niestety podczas uderzenia ciężko nad nią zapanować, ponieważ ona się za bardzo odgina, za bardzo jakby ucieka i wręcz wypada z rąk, z palców. Wiadomo, trzymać najlepiej, w każdym razie z tego co ja zaobserwowałem, najlepiej się trzyma dwoma palcami, kciukiem i wskazującym. Niektórzy trzymają trzecim palcem, tylko że to usztywnia troszeczkę nadgarstek. Właściwie nie mamy za bardzo teraz jakiejś takiej możliwości. Teraz jest właściwie tak na tyle usztywniony, że ruszam całym przedramieniem, bo inaczej nie dam rady, bo mam usztywnione te stawy w tych palcach. Jeśli trzymam w dwóch palcach, to mam teraz troszeczkę luzu, mogę trochę tymi palcami ruszać. Wiadomo, ruch jest troszeczkę z tych stawów, jednak widać, że one troszeczkę są luźne. Widać, że przedramię też troszeczkę się rusza. Nie ruszam tylko samymi palcami. No i jeśli już złapiecie ten motyw, czyli trzymanie, żeby wystawał piórko czubek. Oczywiście nie tak, żeby prawie go nie było widać. Tylko najlepiej tak, żeby jakiś kilka milimetrów wystawało. Tak patrząc z góry ja widzę. Kilka milimetrów wystawało. Trzymamy w miarę równolegle oś piórka. A cholera, za dużo kombinowania. W każdym razie, żeby było, można powiedzieć, przyklejało się jakby do tej strony. I też chodzi w samym ruchu. W samym uderzaniu piórkiem chodzi o to, żeby nie machać tym piórkiem. Uderzamy jedną strunę i nie machać gdzieś po całej wzdłuż, w poprzek całego jakby tutaj tej linii. No bo chodzi o to, żeby jak najmniejsze ruchy, że jeśli im szybciej chcemy grać, tym musimy mieć mniejsze ruchy tym piórkiem. Można powiedzieć, że to piórko powinno się jakby być przyklejone niemalże do struny. Dzięki temu można tak szybko grać. Dobrym sposobem też jest przekrzywianie delikatne tego piórka w tą stronę, odrobinkę. Czyli wyjściowa pozycja jest taka. Może tutaj się zaprezentuje lepiej. Wyjściowa pozycja jest taka, że tą strunę po prostu
tak trzymamy, a można ewentualnie troszeczkę przekrzywić, więc wtedy to piórko bardziej się ślizga. Odrobinkę tak przesuniemy. Właściwie to są te najistotniejsze rzeczy, jeśli chodzi o samo trzymanie, bo wiadomo, teraz kwestia jeszcze samej rytmiki, czyli ćwiczenie z metronomem najlepiej. I uderzanie, tak żeby każde uderzenie, no ćwiczmy nawet na pustej strunie, każde uderzenie było, skutkowało brzmieniem struny, wybrzmiewaniem. Że nie na przykład uderzamy, drugim sobie nie trafiamy, albo w inne struny. Musimy dopracować na tyle ten system, jakby takiego przeklejenia się piórka do danej struny, którą gramy, żeby bezbłędnie móc nieskończoną ilość razy tą strunę uderzać. A później, jak już to opanujemy, to będzie można grać w dowolny sposób, dowolną rytmikę. W każdym razie to jest to, co główne wskazówki, na jakie powinno się zwrócić w trzymaniu samego piórka. Najlepiej właśnie dwa palce, mały czubek niech wystaje i traktować to piórko tak, jak było przyklejone do struny. Takie robić minimalne wahnięcia, minimalne odsunięcia od struny. No dzięki temu możemy grać szybko. A ćwiczyć sobie możemy właśnie chociażby na pustych strunach. Jak i oczywiście te ćwiczenia. Na przykład na jeden jakby próg uderzamy 4 razy. Wtedy dużo machamy tą ręką, a nie musimy myśleć o zmianie palców. To tyle.